Witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu Koła Naukowego Przyjaciół Wolności imienia Adama Heimla. Dzisiejszym prelegentem będzie Michał Wienger, dobrze rokujący student nauk społecznych i przestrzennych. Dzisiaj Michał wygłosi referat na temat monopolii w gospodarce w ujęciu teorii austriackiej. Myślę, że możemy go powitać wielkimi brawami. Dziękuję za takie godne i dobre przyjęcie mojej osoby. Jak było to wspomniane już jakiś czas temu, dłuższy czas temu, mój temat prezentacji będzie dotyczył Austriackiej Szkoły Ekonomii i ich poglądów na teorię monopolii. Zaczynając od jako pierwszeństwo Adama Mickiewiczowi, jakie było pierwsze podejście do zbadania monopolii? To jest może tutaj jeden z jego bardziej konkretnych cytatów odnoszących się do monopolii. Ludzie działający w tej samej branży rzadko spotykają się razem, nawet w celach towarzyskich i rozrywkowych. Ale jeśli dojdzie do takich rozmów, to kończą się one na spiskach przeciwko społeczeństwu lub w niektórych przypadkach z mowy cenowej. Jest jednak niemożliwe, by zapobiec takim spotkaniom przy pomocy prawa, które może być egzekwowane jednocześnie zgodnym z zasadami wolności i sprawiedliwości. Ale chociaż prawo nie może powstrzymać przedsiębiorców z tego samego sektora, przed tym, by się czasem razem spotykali, nie powinno robić nic, by ułatwić takie zebranie, a w żadnym wypadku był czynić je koniecznymi. I tutaj dochodzimy do momentu, gdzie mógłbym opisać całą historię zmian w podejściu do monopolu. Jednak to by mogło zająć dłuższy fragment. Zrobiłem zresztą cztery slajdy, począłem uświadomienie sobie, że mógłbym zrobić długą prezentację na ten temat, więc opuściłem. Przejdźmy najpierw do takiej technicznej czyli jest monopol. Według słownika PWM jest to raz, wyłączne prawo do produkcji lub handlu w jakiejś dziedzinie, też przedsiębiorstwo mając takie prawo. Czyjeś wyłączne prawo do czegoś, jakiegoś produktu czy jakiegoś innego środka. I sytuacja rynkowa, w której jedyny istniejący lub dominujący sprzedawca może ustalać dowodny dla siebie ceny i wielkość produkcji. Są ich problemy wymienia jeszcze parę innych monopoli, ale one dotyczą tematu. I tutaj mógłbym omówić cały przebieg, jak właśnie wyglądała teoria od właśnie Adama Smitha przez teorię klasyczną, neoklasyczną Arta Austriacji. Z tym, że jak wspomniałem, trochę by to niepotrzebnie długo, dużo czasu zajęło. Po prostu pokażę tutaj wykres omawiający, jak teoria neoklasyczna traktuje monopol. Jak tutaj mamy przyjmą popytu konkurencji doskonałej i koszt końcowy. Założenie jest takie, że powinny one się zbiegać w jednym miejscu. No i się zbiegają. Z tym, że pytanie brzmi, gdzie powinny te, jak te szyby powinny przebiegać. Wedle teorii neoklasyków powinno to szerok popytu być pozioma, co praktycznie w sytuacji rynkowej rzadko występuje, gdyż turbulencji i wahania występują cały czas. Jednak neoklasyków to szczególnie zapatrzone w matematyczne właśnie takie wykresy specjalnie przeszkadzało. Stworzyli dlatego niektórzy wersję linii krzywej popytu konkurencji monopolistycznej, gdzie wskazywali pewne niedociągnięcia raz w swojej teorii, dwa samego rynku, który zamiast przebiegać tak, jak oni sobie to upatrzyli, przebiega w zupełnie inny sposób, ograniczając de facto korzyści dla społeczeństwa. Mamy tutaj efektywna wielkość produkcji jest w tym miejscu, a co wynika z krzywy popytu konkurencji monopolistycznej czy jakiejkolwiek innej, że ograniczając koszt krańcowy, co przechodzimy do momentu, kiedy mogą stworzyć cenę monopolową, czyli ograniczając produkcję danego dobra, mogą podwyższyć cenę, nie martwiąc się o konkurencję, jeśli właśnie występuje monopol, który właśnie będziemy omawiać. W ich teorii monopol może powstać w każdych de facto warunkach, które będę omawiał później, a czy to ma sens, się przekonamy dalej. To jest się zamontowałem, ale tym jest chciałem. Ogólnie omówmy najpierw historię prawa antymonopolowego. Pierwszą ustawę antymonopolową to stworzyli Amerykanie w 1890.
Ustawa Shermana mówiła, że każda osoba, która będzie działać monopolistycznie albo zawierać tajne porozumienia z inną osobą lub osobami w celu monopolizacji jakiejkolwiek treści produkcji lub innymi państwami, winna będzie przestępstwa. A także każda umowa, związek w formie trustu lub innej oraz porozumienie tajne w celu ograniczenia produkcji lub handlu między Stanami lub innymi państwami też będzie winna przestępstwa. Jaka była historia postawienia ustawy Shermana, mówię w dalszej części i to jaki to był absurd. Ale dalej, kolejną ustawą była ustawa Claytona z 1914. Rozszerzała ona ustawę Shermana o wyłączność handlową, połączenia poziome, połączenia, no, dyrekcje i umowy wiązane. Wyłączność handlowa opierała się na tym, że dana firma żądała od sprzedawcy, żeby tylko ich produkty były sprzedawane. Połączenia poziome łączyły, że już nawet nie jest to wymóg dla firmy, ale po prostu firma była kupiona, sprzedająca przez firmę produkującą. Połączona dyrekcja, no to, że organizacja pracy poszczególnych firm była połączona i ograniczone były te same koszta. No i umowy wiązane z tym, że umówimy się, że będziesz po mikrolu, zamiast za co ja się będę obniżał między innymi cenę tych produktów, ale nie możesz wtedy sprzedawać innych produktów, innych firm. I takie właśnie według ustawy Claytona zostały wprowadzone zakazy. Nie może było takich ograniczających konkurencję i wprowadzających monopol procedur przeprowadzać. W 1936 roku wprowadzono Robinson-Patton Act. Wprowadzono jeszcze dodatkowe ograniczenia związane z obniżkami cen i rabatów ilościowych. A jak to już wyglądało w Europie? W 1933 roku powstała ustawa o kartelach w Polsce. Obowiązkowa była rejestracja karteli. Jeśli zagrażały one dobru publicznemu, to sąd mógł ją, jeśli oczywiście uznał, że zagraża dobru publicznemu, bez żadnego oporu czy odwołania mógł taki kartel rozwiązać i nakazać, czy to też kary finansowe, czy po prostu zakaz kontaktu pomiędzy różnymi firmami, czyli nawet dodatkowo rozbić. W 1933 roku jeszcze powstała ustawa o porozumieniach kartelowych o wiele zaostrzająca ten system, że w ogóle kartele nie mogły istnieć, jednak nie zdążyła ona z wiadomych politycznych przyczyn wejść. Tutaj są omówione jeszcze wpisane traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węglej i Stali, traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Nie będę omawiał dokładnie w szczegółach, bo ogólnie chodziło o ochronę rynków wewnętrznych. Raz, że poprzez cła, dwa, poprzez walkę z kartelami, żeby ogólnie polegało na tym, żeby zatomizować poszczególne sektory gospodarcze, żeby nie tworzyły się wielkie koncerny. W Polsce z kolei mieliśmy 1987 roku, wcześniej nie było to konieczne, to wszystko było państwowe. Ustawa o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym w gospodarce narodowej. Jednak w zasadzie ona była ograniczona do tylko sektorów prywatnych, które jeszcze w 1987 nie były jakiś specjalny duży, więc ustawa była de facto martwa. W 1990 ustawa o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, już taka konkretna, weszła w życie, która w zasadzie obowiązuje do tej pory z poszczególnymi zmianami w 2000 i 2007 roku. No i w 2000 też powstał właśnie Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów, którym też niejako się w późniejszej części ciut zajął. Jako że nasze koło nazywa się imię Adama Hejda, pozwoliłem sobie dodać fragment związany z jego myślą. Ogólnie nie będę tutaj tego czytał. Miało być posterem. Powiem tylko, że Adam Hejda w zasadzie zgadzał się z austriackimi ekonomistami pod względem tego, że de facto poza prawnymi i odgórnymi zakazami powstania monopolu jest bardzo mało możliwe. A nawet gdyby powstał ruch na rynku i konkurencja między przedsiębiorcami powoduje, że nawet jeśli jakaś substancja, czy surowiec, czy jakiś produkt byłby przez moment zmonopolizowany, konkurencja doprowadzi do tego, że i rozwój technologiczny doprowadzi, że zaraz pojawi się jakiś substytut, który właśnie monopolizację rynku przez jakiś inny przedsiębiorstwo zostanie zniesiony.
teraz już przejdę do konkretnej teorii już u poszczególnych Austriaków. Omówiono to zostanie właśnie teoria celów monopolowych u von Misesa, teoria u Hilsdera i ostatnio omówiono drogi, będzie chyba najbardziej znana teoria Rothbarda. Jak uważał Mises odnośnie, kiedy się tworzą monopole i czym jest monopol? No, monopol jest wtedy, gdy cała podaż kontrolowana jest przez jednego producenta lub grupę współpracujących ze sobą producentów. Tylko czy monopol w takim wypadku jest jakimś złem, czy wpływa on jakiś w jakiś sposób negatywny na funkcjonowanie rynku? No niekoniecznie. Do tego musi dojść jeszcze inny aspekt, czyli taki, że popyt na dany produkt jest nieelastyczny. Wtedy przedsiębiorca może skorzystać z niejako ceny monopolowej i renty monopolowej, poprzez którą po podniesieniu ceny produktu do jakiegoś wyższego poziomu może korzystać z tego, że po prostu nie ma żadnego innego substytutu na rynku, a że przykładowo, co takie mogą być? No mamy na przykład jakąś wioskę, gdzie jedynym producentem chleba jest jakiś pan Miedek. Produkcja ta jest jedyną w okolicy, a wszyscy potrzebują chleba do jedzenia. Wtedy wychodzi, że nawet jeśli podniesie tą cenę dany piekarz o tam parę procent, ludzie nie będą się fatygowali powiedzmy kilkadziesiąt kilometrów dalej do tego, żeby kupić innym miejscu bochenek. Po prostu pójdzie do niego, przeboleje straty, że zapłaci te parę procent więcej. I właśnie to na tym polega renta monopolowa, że dany producent może skorzystać z tego, że nie ma konkurencji w okolicy i może skorzystać z tego, że ludzie i tak jego produkt kupią pomimo podwyższonej ceny. Jak mówi Mises, ceny monopolistyczne są ważne dlatego, że są wynikiem działań biznesu przeciwstawiających się supremacji konsumentów i przedkładających interes monopolisty na dobro publiczne. Stanowili jedyny przypadek w analizie ekonomii rynkowej, w którym produkcja dla zysku i produkcja dla potrzeby ludzi do pewnego stopnia różnią się. No jak z reguły można byłoby uznać, że nie widzą w Austriacy w rynku żadnych wad. Tak tutaj właśnie jest jeden z wielu przykładów, gdy Mises dostrzega, że rynek może doprowadzić do sytuacji, kiedy standardowy konsument będzie miał straty, korzystając z obecnych warunków. Ale jak powstają dane ceny monopolowe? Mamy tutaj do wyboru właśnie 5 przykładów. Podstawowym jest przywilej państwowy, czyli państwowe regulacje, licencje, cła i tym podobne zarządzenia rządowe powodują po prostu, że nie może konkurencja funkcjonować w sprawny i wolnorynkowy sposób. Przykładowo cła mogą zablokować handel zagraniczny, bo produkty nasze nie są de facto tańsze, ale skoro już produkty tańsze z zagranicy są obłożone podatkiem, są na tyle drogie, że nie opłaca się ich zwozić, z czego mogą skorzystać państwowe rządowe kartele, podwyższając ceny do pewnej granicy. Podobnym jest naturalny monopol surowcowy. Tutaj Mises opiera się głównie na przypadkach wysp. Pan raz właśnie używa właśnie jako wzór na naturalnego monopolu surowcowego, czy monopolu geograficznego, czy też ograniczonego miejsca. Przykład wyspy. Opiera się to na tym, że przykładowo mamy na jakiejś wyspie surowiec, z którego produkują się jakieś poszczególne produkty. Nie ma w zasadzie w okolicy raz, że przywożenie byłoby kosztowne z innej wyspy. Dwa, że jeśli już na jakiejś wyspie jest wypełniona podaż czy popyt w 100%, to nie pojawi się żaden nowy czynnik na rynku. Przez co wtedy mogą się dogadać przedsiębiorstwa i stworzyć kartę i korzystając z tego podwyższyć znowu cenę do granicy monopolowej. No i ograniczonego miejsca też jest z tym powiązane, skoro jest kończy się jakieś miejsce, no to nie może powstać już w regionie nic nowego, z czego kształtliwie korzystają przedsiębiorstwa, które już tam się znajdują. No i monopol na markę. Jest on też specyficzny i w zasadzie nie ma nawet możliwości przez państwo go zlikwidować, gdyby chciało.
Przykładem jest chociażby Apple, który chociaż nie ma tego zagwarantowane w jakiś konkretny sposób, no to oczywiście ma licencję na ten swój znaczek, ale nawet gdyby mogły inne firmy z tego znaczka korzystać, fani tej marki by skłonni byli zapłacić o wiele wyższą cenę za korzystanie z ich produktów. No co widać nawet po tym, że produkty w zasadzie identyczne, tylko z Chin po prostu nie mają takiego popytu, bo mogą kupić, ale widzą, że to nie jest Apple. A z kolei jak Apple wydaje się szeroko, to mogą skłonić to zapłacić kilkukrotność ceny i nawet spać pod sklepem, żeby tylko dostać ten produkt jako pierwszy. No i tutaj chyba jest jeden ze skrajnych przykładów cen monopolowych, gdzie nawet to nie jest procent, ale kilkukrotność de facto wartości danego produktu. No i teraz przejdziemy do krytyki. Jaka jest krytyka teorii von Misesa? Na wolnym rynku nie ma możliwości zaklasyfikowania zmian danych ceny monopolowej, w którym kierunku idzie. Znaczy w ogóle ceny. Rothbard sugerował, że jest to w ogóle teza nijak nie przystająca do rzeczywistości i nawet w sensie kalkulacji ekonomicznej jest to niemożliwe do sprawdzenia, bo nie wiadomo, czy dana cena przy zmianach idzie w kierunku ceny konkurencyjnej czy monopolistycznej, czy po prostu walczy o swój byt, obniżając ceny, byle tylko przetrwać. Też mówienie o początkowej cenie konkurencyjnej, o cenie z kolejnego okresu jako monopolistycznej, nie ma obiektywnie żadnego większego sensu, bo jak obiektywnie stwierdzić, która cena jest jaka? Czy ta jest pierwsza konkurencyjna, czy następna będzie konkurencyjna, czy już doszliśmy do ceny monopolowej? Nie jest to do końca możliwe do sprawdzenia. Ba, nawet przecież zmiany występują w różnych kierunkach w zależności od okresu. Zatem nie można sprawdzić, która z tych cen jest rzeczywiście tą konkurencyjną, monopolistyczną. Rothbard uważa, że to nie jest w ogóle możliwe, żeby sprawdzić, więc odrzucił to w pierwszym czytaniu. Dalej, też nie może zostać cena monopolistyczna stwierdzona przez inne czynniki. Nie można porównać, czy ta cena już jest wyższa od konkurencyjnej poprzez porównanie do jakichś innych towarów, przykładowo bułki z bagietką, bo to są zupełnie inne produkty. Zatem porównanie ich ceny i ewentualnych zmian w kierunku monopolistycznej czy konkurencyjnej nie jest możliwe. Jak tutaj mówi Rothbard, jeśli zdaniem Rothbarda nieelastyczność popytu jest rezultatem czysto dobrowolnych popytów politycznych konsumentów, a wymiana w powyższych cenach jest mimo to dobrowolna, to nie ma możliwości, żeby dobrobyt konsumentów ucierpiał. To właśnie tak jak mówił na początku omawiania tezy von Misesa, uważam, że jednak jest możliwość, żeby w tym wypadku doszło do strat dla konsumentów. No to jak tutaj podaje Rothbard, nie jest możliwe, żeby to było stratą dla konsumentów, skoro sami się zgodzili, żeby za te produkty daną cenę zapłacić. Przechodząc do teorii monopolii Izraela Kinzera. W procesie rynkowym sprzedawcy były w stanie próbują wyprzedzić rywali w coraz atrakcyjniejszych ofertach. Taka konkurencyjność jest zrodzona, jak nie może zostać zmonopolizowana. To jest ogólnie podstawa teorii przedsiębiorcy i konkurencji u Kinzera. Wyciąga nie jeden przypadek, gdzie może zaistnieć monopol. Jest to, kiedy dany producent danego produktu posiada również cały zasób surowca, który jest potrzebny do produkcji danego produktu. Tutaj mamy właśnie przykład samego Kinzera. Bez dostępu do pomarańczy produkcja soku pomarańczowego jest zablokowana. Wygląda to, w zasadzie wszystko powinno się zgadzać. Taki monopolista też jest niewrażliwy na konkurencję, bo żaden producent inny, skoro nie może zakupić pomarańczy, też nie może tego soku produkować. Jednak może teoretycznie zająć się jakimś porównywalnym segmentem rynku, przykładowo produkując sok malinowy, którego
nikt nie jest monopolistą w posiadaniu produktów, czyli marki. Kistner też podpowiada, że występujący na rynku dotknięty monopolem surowcowy, tendencja po równowadze, prowadzi do wyższej niż właśnie konkurencyjna cena równowagi ceny surowców, a także wyższej ceny produktu wytworzonego z tych surowców. Może właśnie ten producent skorzystać z powstałej nadwyżki, ograniczając produkcję danego surowca, także również stanę produktu. Poprzez to właśnie pojawia się znów cena monopolowa. Konsumenci mogą też ucierpieć z powodu takiego działania, jeśli poszczególne rzadkie zmonopolizowane surowce nie są wykorzystywane. Właśnie teoretycznie maksymalnie odpowiadającym gustom konsumentów. A to właśnie producent wtedy może skorzystać właśnie z swojego przywileju rynkowego i ograniczyć liczbę podaży, siłą rzeczy przez co wzrastają ceny. Gdzie tutaj ta teoria ma wadę z kolei? Każda różnica dwóch dóbr lub surowców, a co za tym idzie także dostrzegana przez konsumentów różnica między różnymi towarami, jest już de facto swojego rodzaju monopolem. Czyli tutaj już jest zarzut, że w zasadzie monopolista na rynku soków pomarańczowych z Libii, a soków pomarańczowych z jakiejś innej firmy, już są osobnym monopolem, więc ta definicja jest zbyt obszerna i zbyt rozwlekła, nie jest zdolna do wprowadzenia w ramach jakiegoś systemu konkretnego ekonomicznego i wykorzystywania ich w samym procesie rynkowym. Innym zarzutem jest, dlaczego zmonopolizowana własność surowców wyklucza możliwość konkurowania między danym surowcem, w tym wypadku, jak Kirzner opowiadał, soki pomarańczowe czy też pomarańczami, między przedsiębiorcami, którzy te surowce nabędą. No bo w zasadzie gdzie tu jest jakiś większy problem, jeśli dany producent jest właścicielem całego surowca, jeśli sprzeda ten surowiec komuś innemu, no to już nie jest jedynym właścicielem danego surowca, gdyż jest on jedynym w zasadzie jego większościowym posiadaczem i producentem, ale już też zdobywcą, ale już na rynku funkcjonują też grupy przedsiębiorstwa, które z tego surowca już korzystają i handlują. Więc w zasadzie teoria ta tutaj też nie wytrzymuje prób rynkowej. Również istnieje potencjalna możliwość utraty kolei pomarańczy, po prostu zasadzić nowe plantacje, a w przypadku innych surowców, przykładowo węgla, stali czy diamentów, zawsze mogą zostać odkryte jakieś nowe złoże. Dodatkowym zarzutem wobec tej teorii jest niemożność kalkulacji ekonomicznej w przypadku posiadania całości danego surowca. Jeśli nie ma żadnych innych na rynku podmiotów posiadających dany produkt, surowiec, nie pojawiają się też ceny, w zasadzie ceny rynkowe, dzięki którym mógłby racjonalnie zarządzać swoim dobytkiem i swoim przedsiębiorstwem. Przez co następuje powolna nieracjonalność produkcji i z czego teoretycznie powinni skorzystać inni biznesmeni, przedsiębiorcy i zlikwidować dominację danego przedsiębiorcy, który jest teoretycznie monopolistą. Co powie w tym wypadku Rothbard? Jaka jest jego teoria? Przeanalizował on pozostałe dwie teorie, dodając swoją trzecią, wyróżniając właśnie te trzy podstawowe jako jedyne, względnie sensowne. Jako pierwsza wymienił wyłącznego dostawcę dowolnego dobra, właśnie w stylu kirchnerowskim. Drugą, osiągnięcie ceny monopolistycznej, jak sugerował Mises. No i trzecią, wyłącznie opieranie się na przywileju państwowym rezerwującym pewien obszar produkcji dla poszczególnych jednostek lub grup. Jak wspomniałem, Rothbard przeanalizował wszystkie te teoretycznie możliwe definicje monopolu i wyszło, że zresztą główna krytyka, którą omawiałem i teorii Misesa i Kirchnera, opierała się na tym, co napisał Rothbard. Nie uznał w żaden sposób możliwości, jak już było
wspomniane funkcjonowania pozostałych dwóch systemów, aczkolwiek doceniał teorię Kirchnera i mówił, że jest nawet słuszna i zasadna, aczkolwiek nierealistyczna w funkcjonowaniu właśnie poprzez wymienioną problemy w kalkulacji ekonomicznej, czy tym, że jest zbyt rozwlekła i może jako monopolisty surowce uznać praktycznie każdego. Stąd przychylił się do tezy, że i teorii, że jedynym możliwym twórcą monopolii jest państwo, które przekazując dane przywileje swoje poszczególnym przedsiębiorstwom, firmom, kartelom, umożliwia im przewagę na rynku. I dlaczego tak jest? Raz, że prawne bariery wejścia ograniczają wejście z definicji. To jest samo podwiązanie sam perce, ale również mam pewność, że konkurencja jest zmniejszona w wyniku działania takiego monopolu, gdyż w przeciwieństwie do pozostałych zawsze może się pojawić jakiś konkurent, który łamie monopol czy też przewagę rynkową danego przedsiębiorcy. Tutaj takiej rzeczywistości nie mamy, gdyż po prostu inni przedsiębiorcy chętni potencjalnie do udziału w rynku mają zakaz albo jest to im utrudnione na tyle, że finansowo mi się nie opłaca brać udziału w tym przedsięwzięciu. Zostało to już nieoptymalnie alokowane, gdyż rządowy monopol ogranicza konsumentom ostateczny wybór. Z uwagi na mniejszą liczbę firm, które dostarczają konkretny produkt, nie ma możliwości, żeby dany konsument mógł wybrać spośród wielu różnych produktów tego substytutu. Za to musi się ograniczać tylko do tego, co de facto pozwala państwo. Obszar też produkcji zmonopolizowany w naturalny sposób raczej nie potrzebowałby rządowych blokad. Taki mamy przykład wobec niektórych firm, czy przykładowo Microsoftu, który w zasadzie jest dominantem na rynku i nie potrzebuje w zasadzie większych pomocy rządowych w tym zakresie. Ludzie po prostu z tego korzystają, bo chcą. Skoro musi być jakiś rynek, który musi być ograniczany przez rządowe, czy też wspierany przez rządowe blokady, znaczy, że nie jest to po prostu wydajny i zniszczyłaby konkurencja. Co by de facto też spowodowało poprawę sytuacji. Następnie też wybór konsumenta nie jest uszanowany, a alokacja zasobów musi być, jak już wspomniałem, nie wydajna. A skoro konsumenci są odcięci od dokonywania różnych wyborów poprzez prawo, różnią się również od tego, jaki by podjęli na czysto wodę rynku. Czyli de facto władza kontroluje, co konsument może kupić, a co nie. Teraz powinienem przejść do krytyki. Jeśli mamy mówić teorię austriackiej szkoły ekonomii, tutaj mimo wszystko obecnie teraz w większości są zgodni wszyscy, szczególnie Dominik Herbenthal, który jest teraz głównym teoretykiem w kwestii monopolii w austriackiej szkole ekonomii. Nie widział żadnych wad w zasadzie w tej teorii Rothbarna. Oczywiście pojawiają się krytyki drobne, bo z reguły są po prostu ignorowane te teorie ze strony neoklasyków. Ich jednak nie będę omawiał, gdyż nie wczytałem się to na tyle dużo, żebym mógł wam to zaprezentować w jakiś szerszy i stonowany sposób. Ale jakie możemy znaleźć jakie możemy znaleźć regulacje, które mogą powodować właśnie pojawianie się monopoli dzięki pomocy rządowej? Pierwszy to jest własność intelektualna. Było to omawiane na wielu innych prelekcjach, więc nie będę się tu rozszerzał, ale tak, własność intelektualna poprzez właśnie czy to zarezerwowanie logo, czy patenty zdecydowanie ogranicza konkurencję i doprowadza do monopolu na poszczególne produkty. Regulacje również mogą, przykładowo właśnie jakie mamy regulacje odnoszące się do poszczególnych zawodów, założenia, że trzeba wypełnić jakieś szkolenia, zdać jakieś dodatkowe kursy, czy też po prostu opłacić jakieś dodatkowe pieniądze za wydanie papierka, że można daną
daną firmę założyć, to właśnie jest rzemieślnicze, czy też turystyczne produkt. Zakończyły się z produkcją, przepraszam, przedsiębiorstwa. Regulacje właśnie powodują, że ograniczony jest dostęp do danych segmentów rynku, przez to właśnie konkurencja jest zdecydowanie ograniczona, a sam rynek przez to nie ma na tyle dużego wpływu na to, co się dzieje i też konsumenci muszą korzystać tylko z tego, co pozwoli. Raz, że dane regulacje, dwa, instytucje ze zebranych danych przedsiębiorców, którzy ograniczają dopływ kolejnych z danego segmentu rynku. Także dotacje są niejako wspierające monopole państwowe. Jeśli jedna firma dostaje dotację, a druga nie, no to siłą rzeczy ta z dotacjami jest preferowana i nawet jeśli ich produkty nie są wystarczająco konkurencyjne, mogą obniżyć cenę do tego poziomu, żeby się utrzymywać, a nawet gdyby nie obniżyli ceny, będą się utrzymywać pomimo niskiego popytu na ich produkty. Z kolei druga firma, która już tych dotacji nie otrzymuje, musi walczyć na zasadach teoretycznie rynkowych, konkurencyjnych, przy czym ona może upaść, a ta druga nie upadnie z uwagi na to, że cały czas jest pompowana przez subwencje rządowe. Innym przykładem jest nacjonalizacja. I zdarzyło się to już wielokrotnie w historii, że jeśli dany przemysł czy też segment rynku był uznawany za jakiś sposób strategiczny, składano, akurat był moment, kiedy nie było takiego popytu na dane surowce, produkty czy też przedsiębiorstwa, zgłaszali oni prosty wniosek, żeby ich znacjonalizować. Żeby znacjonalizować i wtedy nie muszą się martwić wcale o kwestiach konkurencji, po prostu będą produkować i mieć monopol na dane działania tylko z racji tego, że są spółką państwową i dostają jeszcze dodatkowo zasadę, że nie mogą, po prostu nie mogą mieć konkurencji, bo każda konkurencja z zasady ma być żadna konkurencja z zasady nie może powstać w wypadku, jeśli dany segment rynku ma być zniszczony. Dodatkowym aspektem, który może doprowadzać do monopolii, są cła. Cła ograniczają przepływ towarów z zewnątrz, ja już to omawiałem przy teorii procesa, więc nie będę tego szeroko rozciągał. No i ustawy antytrustowe, którą mówię szerzej teraz. Jak wspominałem, ustawa Shermana powstała w 1890 roku. Opierała się ona na tym, że pojawiła się masa trustów, które były uznawane przez czy to małych przedsiębiorców, czy to głównie przez grupy rolnicze za negatywnie działające na rynek i zostały po trakcie 51. Kongresu Stanów Zjednoczonych wniesione 64 petycje i memoriały, które wzywały rządzących do walki z tymi szkodliwymi czynnikami i procederami, które wedle ich opinii ograniczały rynek, podwyższały ceny i ogólnie społeczeństwo traciło. Do koalicji tej antymonopolowej poza właśnie rolnikami dołączyły różne organizacje biznesowe, pracownicy akademicy, poza ekonomistami, ekonomiści przyłączyli się do antymonopolowych prac i wspierania ich pod względem akademickim dopiero tam w latach 20. tego wieku i również dziennikarze. Uważano właśnie, jak wspomniałem, że wielcy monopoliści tworzyli niebezpieczną koncentrację bogactwa wśród wczesnych kapitalistów. No i jak wspomniałem, bodajże 16 było tych zmonopolizowanych rzekomo przez trust rynków. Była to sól napanatowa, cyna, cynk, stal, węgiel kamienny, szyny stalowe, cukier, alkohol, drażdy, stalowe podkładki, nakrętki, judy, olej rzepaczynowy, olej wołowiany, skóry, olej lniany, zapałki. W ramach argumentacji stosowanej mówiono, że cała ta
wszystkie te trusty prowadzą najpierw do koncentracji rynku i ograniczenia konkurencji, a dwa, że w następnym etapie podwyższają ceny i ograniczają jakość. Tutaj się teraz posiłkową kartką, bo tutaj już cyfereczki chciałem wrzucać. Jak to się ma do rzeczywistości? Dobrze, zatem. Jeśli mówisz o tym, że społeczeństwo traciło na tych trustach, no to w przypadku i ograniczały produkcję i podwyższały ceny. No to jeśli realny PKB wzrosło 24% w tamtym okresie 1880-1890, dane trusty produkowały podwyższenie produkcji o 185%. Więc raczej nie ograniczały dobrobytu społeczeństwa, a znacząco go zwiększały w porównaniu do innych systemów. Podaż zwiększały, tak? Co? Podaż zwiększały. Podaż i produkcję. Z kolei, jeśli już wymienić te, które najszybciej się rozwijały, przykładowo produkcja stali wzrosła o 258%, wydobycie ropy o 156%, ropy naftowej 79%, produkcja cukru 75%. Właśnie produkcja ropy naftowej i produkcja cukru była uważana za najbardziej potrzebną w danym momencie i uważana za skandal, że trusty tak bardzo ograniczają rynek i hamują rozwój tego segmentu przemysłu. Z kolei jak już wprowadzono tą ustawę Shermana w 1890-1900 roku, przez te kolejne 10 lat cały czas mieliśmy wzrost raz tych rynków trustowych, które zostały silnie ograniczone. Wzrosły one o 76%, kiedy sam realny wzrost w tym czasie wynosił 49%. Więc nawet po wprowadzeniu ustawy Shermana wzrost na rynku tych już byłych trustów cały czas był wyższy niż samego kraju. Co do już poszczególnych cen, również był zachód, że ceny są podwyższane i co ogranicza korzyść społeczne. No to mamy tutaj kolejny przykład. Cena stałym szyn spadła o 53%, z 68 na 32 dolarów w ciągu lat 1880-1890. Cena rafinowanego cukru spadła z 9 centów do 1880 roku do 4,5 centa za funt w 1900. Ołów potaniał o 12%, cynk potaniał o 20%. Zatem nie widać tutaj specjalnie sensu w argumentacji, że ceny i produkcja funkcjonowały nie tak, jak powinno na rynku i poprzez trusty, które niszczą dobrobyt społeczeństwa poprzez podwyższanie cen i obniżanie produkcji. Ale ustawa przeszła i tutaj są bardzo ładne cytaty. Trusty obniżyły ceny produktów, ale nawet jeśli cena baryłki ropy zostaje obniżona do 1 centa, nie naprawiłoby to szkód wyrządzonych obywatelom tego kraju przez trusty, które zniszczyły konkurencję i usunęły uczciwych ludzi od legalnych przedsięwzięć. Z kolei senator Edwards, chyba główny obok samego Shermana inicjator tej ustawy, mimo tego, że na chwilę obecną trust cukrowy obniżył w pewnym stopniu ceny, a trust ropy naftowej obniżył je znacząco, to fakt, że trusty są w zasadzie złe i urynacyjne. I czemu ta ustawa weszła w życie? Nie miało to właśnie wspólnego nic z tym, że są ceny za niskie czy za wysokie, czy produkcja jest ograniczana. Chodziło głównie o to, że inne segmenty rynku, które były wspierane poprzez system ceł i taryf państwowych, zwyczajnie poprzez te trusty, które wykorzystywały swoją prospolitę, były ograniczone. Zatem się ustawa została wprowadzona nie tyle dlatego, żeby wzmóc konkurencję, co żeby wesprzeć mających państwo przywileje przedsiębiorców z innych segmentów rynku związanych ze substytutami właśnie tutaj podanych produktów. I no za historię. Nie było tu więcej, co? Nie.
przedstawię właśnie kilka kasusów. Tutaj mam, będzie standard Oil i Microsoft. W 1913 standard, tak, nie jestem pewien, że to był 1913, nie sobie. O drapieżnictwie cenowym z 1913 założony, jak napisał Dominik Armentano. Popularne jest wyjaśnienie, według którego standard OIL zmonopolizował przemysł paliwowy, niszcząc konkurencję poprzez agresywną politykę cenową. Gdy to już osiągnął, zaczął podnosić ceny dla konsumentów. Za te praktyki został jednak ukarany przez Sąd Najwyższy. Ładna historia, ale zupełnie fałszywa. Czy jest fałszywa? No w zasadzie tak. Patrząc na kolejne statystyki, możemy zobaczyć, że ten starszy standard OIL, który zmonopolizował rynek, miał w 1870 roku 4% posiadania rynku. Oczywiście potem w ramach rozwoju rynku, który nie był jeszcze w tamtym czasie wyjątkowo rozwinięty, jego przewaga rosła. Doszła nawet do 85% udziału rynku w 1890 roku. Jednak nie było to spowodowane jakąś drapieżną i agresywną działalnością wobec innych konkurentów, tylko po prostu rozwojem samej firmy poprzez wykupowanie nowych złóż, poprzez umowy z firmami, które trudniły się przesyłem, poprzez firmy sprzedające to na rynku, poprzez też samą technologię wydobycia po wyższach. Po prostu konkurencja nie wytrzymywała racjonalnej polityki Standard Oil, która była wyjątkowo skuteczna i poprawiała jakość. I dlatego musieli, nie mając możliwości walczyć ze Standard Oil w jakiś składny sposób na rynku, postanowili wesprzeć się państwem. I jakie tutaj mam chwileczkę? A, i jeszcze zarzut, że cena rosła. Jeśli cena rosła, no, to było to chyba tylko w zarzutach właśnie procesu antytrustowych. No to będę. Kto złożył proces o Standard Oil w sprawach monopolowych i go głównie rozpromował? Głównie z promocją całego procesu i wskazywaniem, jaki to Standard Oil był zły i pogarsza sytuację rynkową innych innych firm i innych i ogólnie konsumentów. Była dziennikarka, która napisała o tym masę artykułów i książkę, a była ona siostrą i córką głównego konkurenta standardowego. Ale co do ceny. W 1869 roku galon ropy kosztował 9 centów, 30 centów. Z kolei już w 1897 roku spadło 5,9 centa. Zatem jak widać, horrendalne ceny zwrócane przez Standard Oil, który miał rzekomo zniszczyć konkurencję, a potem podwyższyć ceny, żeby korzystać z renty monopolowej, jak widać, również są tylko marketingową. Co do procesów Microsoftu w latach 90. To jest już inny temat, chciałem go omówić, bo tutaj mamy różnicę na 80 lat, więc mogło się zmienić. Microsoft miał w latach 90. masę procesów o najbardziej absurdalne rzeczy, byle tylko urzędy antytrustowe chciały ograniczyć możliwości Microsoftu w rozwijaniu działalności. A były to procesy w stylu, że Microsoft prowadzi nieuczciwą konkurencję, gdyż dołącza Internet Explorer do swojego pakietu zadawać. Albo, że nieuczciwą konkurencją ze strony Microsoftu jest to, że tyle ludzi z tego korzysta, że poprzez sieciowość tego systemu tyle ludzi z tego korzysta, że ludzie nie mają świadomości, że są inni producenci na rynku. Albo inne, że Microsoft życzy sobie, żeby komputerze kupionym u nich, Microsoft był przez 2 lata jedynym systemem, jaki Windows był jedynym systemem, który u nich może funkcjonować przez 2 lata. No i to było dziesiątki różnych procesów, które z reguły jednak Microsoft wygrywał.
ale sam fakt, że nie mogły sobie inne prowadzić firmy z konkurencją Microsoftu i zamiast prowadzić jakieś rozwojowe koncepcje i zmieniać system funkcjonowania, postanowiły po najmniejszym dni oporu po prostu wspierać się legislatywą państwową, żeby po prostu nie walczyć na rynku konkurencyjnym, tylko po prostu zniszczyć przeciwnika, ograniczając mu możliwość działania. Wiele wskazuje do czego w zasadzie umowy antytrustowe się ograniczają. Mamy też parę przykładów w Polsce. Jeśli można odwrócić Epic i Merlin jako jakieś wybitne firmy w tym zakresie, no to nie powiedziałbym. Aczkolwiek to, że UOKiK zabroni im połączenia, jest również śmieszny z uwagi na samą argumentację i sam przebieg tego procesu. Przykładowo UOKiK chwalił się, że spytał 1100 przedsiębiorców z branży wydawniczej i księgarni, czy połączenie Empiku i Berlina jest zgodne z prawem konkurencji, czy nie ma nic przeciwko. Oczywiście był bardziej rozbudowany, ale na tym to głównie się opierało. Opierali się też na danych rynkowych sprzed wielu lat. Bodajże proces był w 2011 roku, a korzystali z danych firm, które były z lat 2007-2009. Przy tak dość aktywnym rynku jest dość absurdalny. I używali też statycznych analiz. Określali, że skoro i opierali się na przykładowo, że w Warszawie mamy daną liczbę księgarni, Empik i porównywali, gdzie są jakie obroty i z tego wyciągali, czy nie będzie za duży wpływ Empiku w danym wypadku. Innym przykładem już nie tyle walki z monopolem, ale z... No i ostatecznie pozwolili Empikowi tej drugiej firmie się połączyć. Kilka z tych jest właśnie PTC i Polkontent, już nie tyle chodzi o ograniczenie działalności, co w zasadzie mamy tutaj przykład domniemania winy. UOKiK może przeprowadzać w siedzibach przedsiębiorców niezapowiedziane naloty, w wyniku których będą sprawdzać, czy wszystko opiera się zgadza. Nawet jeśli się wszystko zgadzało, a mają podejrzenie, że dane firmy coś przed nimi ukrywają, no gdyż w zasadzie karty jest tajny, więc przecież nie będą tego zdradzać. Więc wystarczy, że domniemają, że dane firmy mogą prowadzić jakąś umowę kartelową między sobą. Może wyznaczać kary dla danych firm, żeby na postraszenie, żeby jeśli nawet tego kartelu nie ma, żeby nie próbowali go prowadzić. Kary te mogą wynosić 50 milionów euro i w przypadku PTC i Polkontela wynosiły one 123 miliony i 130 milionów złotych. Karty, jak już wspomniałem, nie są w żaden sposób związane z tym, czy kartel występowały, czy nie. Chodziło o to, żeby ograniczyć możliwość ich powstania. A także wysokość kar nie ma żadnego związku z potencjalnym ograniczeniem konkurencji. One są wystawiane po prostu wedle widzimy się danego urzędu. I to się wydaje więc na koniec. Dziękuję za uwagę. Podsumowania chyba nie będę robił. Chyba, że coś chcę, żeby zrobił z tym podsumowaniem. Dobrze, no to w takim razie dziękuję za uwagę. Dwie uwagi. Pierwsza tyczy się tego zarzutu do firmy Microsoft o to, że dołączała do swojego systemu operacyjnego niejako w pakiecie Internet Explorera. No, chciałbym tutaj zauważyć, że akurat to nie jest coś, na czym konsument traci, dlatego że użytkownik Windowsa dzięki temu ma darmowe narzędzie do ściągnięcia Firefoxa. Oczywiście, ale właśnie w tym pozwie chodziło o to, że de facto inne firmy, które produkują komputery, nie mając w swoim pakiecie oprogramowanie, nie mają w swoim pakiecie przeglądarki do internetowej, są sprawne, gdyż nie mają tego samego produktu, gdyż Microsoft wydaje coś więcej, a to, że wydaje coś więcej dodatkowo, to tak jakby prowadzili nieuczciwą konkurencję wobec nich. To tak jak
przykładowo Gazeta Wyborcza była oskarżona o to, że dodaje jakiś dodatek na obsasach do swojej gazety, czego inna gazeta nie ma. Albo swego czasu czasopismo CD Action wydawało 3 płyty DVD do swojej gazety, podczas gdy konkurencja też tylko jedna. No dobrze, a to tak bardziej w ramach żartu powiedziałem, a druga sprawa to jeśli możemy wrócić do slajdu krytyka konkurencji, teorii konkurencji Kwiznera, to chciałbym tutaj się pokusić o drobną krytykę tej krytyki. W zasadzie ten kolejny slajd, tak? Bo to się na dwóch mieści. Tylko ten jest. Aha, okej. Okay. Dobra, to co ja chciałem, bo to nie było trzecie. Cały czas istnieje potencjalna możliwość utraty pewnej kontroli nad surowcem, odkrycie przez konkurencję nowych złóż metali, zasadzenie na dokumentację pomęczki. No tak, no nie wiem, czy to jest jakiś zarzut do samej teorii, dlatego że teoria w założeniu ma to, że ktoś jest tym monopolistą, posiada ten monopol na dostarczanie pewnego surowca. Więc to, że konkurencja odkryła nowe złoża, to jest jakby, tak mi się wydaje, zmiana założenia. Tak? Jak zmieniamy założenie, no to nie możemy mieć pretensji do teorii, bo to już jest, ta teoria się wtedy nie stosuje do tego konkretnego przypadku. No tak, wtedy się zmienia sytuacja i właśnie zarząd wobec Krystyna był taki, że uznawał, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, jeśli jakiś surowiec po prostu nie uwzględnił tego swojej teorii, że teoria zakłada, że nie ma możliwości wystąpienia takiego zjawiska, że odkrywa dodatkowe złoża, tak? No nie było takiego rozwiązania. Można wspierać, czy ta teoria pasuje zawsze do rzeczywistości, ale zakładając, że w rzeczywistości mamy właśnie taką sytuację, że nie da się odkryć innego złoża, no to teoria nie jest dziurawa w żaden sposób. Nie, bo akurat ten argument właśnie jest słuszny, o ile właśnie wystąpi sytuacja, że no ogólnie jeśli nie mamy tego przykładu, no to teoria jest tak dość koślawa moim zdaniem właśnie głównie z punktu widzenia punktu czwartego. Właśnie też chciałem poruszyć tę kwestię. Tu mamy brak rynku na dane surowce, niemożliwe wyłonienie się cen rynkowych, a zatem kalkulacja ekonomiczna jest wykluczona. Nastąpiłaby nieracjonalność produkcji. Tutaj chodzi w tym argumencie o to, że jeśli nie mamy kalkulacji ekonomicznej, to ciężko nam powiedzieć, czy cena oferowana przez tego jedynego dostawcę jest gorsza niż ta, która byłaby, gdyby było kilku konkurentów, tak? O to chodzi? Też. Ogólnie założenie było w tym takie, że przedsiębiorca, jeśli nie może korzystać z cen rynkowych, gdyż jest jedynym właścicielem danego surowca, nawet nie ma pewności, czy produkcja tego produktu ma sens, czy będzie na niego popyt, czy ktoś będzie w ogóle chciał kupować pomarańcze. To znaczy, no, czy będzie chciał kupować, to się to jakby rynek pokaże, tak? Jeśli znajdą się chętni, no to ta produkcja będzie kontynuowana. Natomiast wydaje mi się, że tutaj chodzi bardziej o to, czy nie jesteśmy w stanie powiedzieć na podstawie danych dotyczących tej ceny, czy ona jest mniej czy bardziej korzystna niż gdyby istniało kilku przedsiębiorców, no bo tych innych cen w ogóle nie możemy zaobserwować. Nie, to wtedy jest właśnie cena danego surowca teoretycznie jest arbitralnie wybierana przez danego przedsiębiorcę, więc nigdy nie ma pewności, czy dobrał ją odpowiednio, a także czy produkcja danych surowców jest racjonalna ekonomicznie. Po prostu przedsiębiorca owszem, może dane procesy rynkowe przeprowadzać, ale nigdy nie będzie miał pewności, czy są najbardziej adekwatne wobec rynku i czy również tak samo by postąpił, gdyby miał konkurencję. Być może wtedy ceny obniżył albo podwyższył, a teraz świadomości o tym nie ma i może nawet na przykład być pewien, że cena jest niska, a okazuje się, że jest wysoka, albo odwrotnie, że myśli, że dał bardzo niską cenę i dzięki temu ma popyt, a może po prostu ona jest na tyle wysoka, że dany produkt, że korzysta z niego nie tyle osób, ile by mogło. No nie chodzi o to, że nie może racjonalnie określić, czy produkt jest
podał wtedy tak odpowiednio, czy nie negatywnie, i też czy sam proces jest racją opłacalny i wszystko przebiega w kalkulacji normalnej. Ktoś jeszcze? Nie? No dobrze, to chyba dziękuję.